Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku z nadwody. Dzisiaj jestem w Polsce na łowisku pod Borem Ochaby, tam gdzie byłem rok temu. Dzisiaj będę sobie testował, zostaję aż do jutra, do wieczora. Także szykuje się fajny dzień, piękne okoliczności przyrody, ptaki, mam nadzieję, że ryby też będą. Fajna pogoda, jest 20 któryś maja. Nie kojarzę już, który, 21 chyba, albo 22. No i łowimy. Cel na dzisiaj, przede wszystkim szlifujemy podajniki do metody z amortyzatorem. Dzisiaj chciałbym zobaczyć skuteczność, testować kilka rzeczy. Przyjdzie Jędrzej z Maćkiem, oni będą łowić swoimi technikami. Ja bym chciał ich namówić do tego, żeby próbowali łowić zanętą, ja bym chciał łowić peletami. Chcielibyśmy porównać te dwie rzeczy. Można łowić na trzy wędki, więc jedną wędkę też później zarzucałbym z miksem, żeby porównać, ale przede wszystkim chciałbym zobaczyć, jak działają przynęty. I tutaj chodzi mi o przynęty podnoszone albo przynęty ciężkie, duże, małe. Głównie chodzi o to, zobaczycie, czy ryba zasysając coś z dna, czy połyka naszą przynętę świadomie, czując ją, czy na tym takim dywanie z peletów robi to przypadkowo, zasysając pelety. Wiecie, ja do końca nie jestem pewien, ale się domyślam i dzisiaj po prostu będziemy kombinować. Także zaczynamy łowienie. Warunki, przyjrzyjmy się wodzie. Zobaczcie, może spaść deszcz, szykuje się coś takiego. Piękny dzień, dlatego że jest niewielu wędkarzy, tylko kilku dzisiaj. No tak, brzegi są puste. Brzegi są puste, jest wiatr dość mocny. Ryba się nie trze jeszcze. Jeżeli by się tarła, to ja myślałem, że tam pod trzcinami gdzieś mogłaby się trzeć. Zobaczcie, ale tam nigdzie nie ma spławów. Nigdzie nie widać. Nigdzie nie widać, aby ta ryba się spławiała, więc o to chodzi. Trzymamy kciuki, aby było dobrze. Zaczynam od spodowania. Dlaczego spodujemy? Dlaczego spoduję? Dlatego, że ja lubię robić spomp, czyli rakieta. Otwiera się nam na górze. Opada nam taki deszcz peletów na dno, różnych rzeczy i nie mamy takiej mocnej mieszanki zanętowej. Ona jest bardzo skromna, prawda? I dla mnie to jest wielki plus. Dlaczego? Dlatego, że mój podajnik wtedy wygląda jak dziesiątka na tarczy takiej strzeleckiej. Jest bardzo, o wiele bardziej widoczny. Jeżeli byśmy nasypali tam tego pełno, ryba nam zrobi tam straszny młyn. Ten podajnik trudno wtedy łowić z przynętą. Ja wolę nęcić mniej niż więcej, przyznam się wam szczerze, tak zawsze działam. Dlatego jeżeli wrzucę na przykład 10 rakiet pełnych, one i tak na dnie, to się wszystko tak ładnie rozsypie. Ryba ponadto wybierając coś spowoduje, że to się wzbije do góry i w ogóle będzie taki ładny dywan. I wtedy ląduje nasz podajnik do metody, zestaw karpiowy, cokolwiek. I ta przynęta będąca na górze jest po prostu jak ta dziesiąteczka, jak wiśnia na torcie i ryba powinna to chcieć pobierać. Nawet jeżeli nie przynęte, to same pelety, które będą rozsypane jak garść. Duża ryba po prostu podchodzi i zasysa całość i bang, i łowimy. A więc teraz będzie odrobina poezji. Nie będę recytował wierszy, nie bójcie się, Radler. Pożyczkowy, mój ulubiony. Tutaj można kupić zimny na łowisku. Słuchajcie, zamówić zapiekankę, frytki. Cokolwiek. Po prostu żyć, nie umierać. Bierzemy się do roboty. To jest moja zamieszanka do spodowania. Jeszcze nie gotowa. Pelety różnego rodzaju, ale podstawę stanowi testowany przeze mnie pelet Hellfire, o którym będzie później. Różnego rodzaju pelety, do tego będzie kukurydza, zaraz będziemy te pelety doprawiać. Dobra, teraz dodajemy tutaj rzeczy do tych peletów, różnych, różnistych. Dodaję trochę soli. Ja w swoich filmach mówiłem, żebyście dodawali soli. Teraz tak myślę, że jeżeli możecie, dodawajcie sól, jeżeli już morską, albo taką naturalną. Chodzi o to, że czytałem, że te sole zwykłe mogą mieć dodatki różne, chemiczne. Coś, co może i ryby odstraszać, i tak nie za dobrze. Troszeczkę tej soli daliśmy.
I teraz podstawa do tego miksu, co będziemy dodawać, to tak. Kukurydza, żółty kolor, zapach, smak, woda. To nasączy mi pelety. Pamiętajcie, że te pelety nie mogą być zbyt mocno nasączone. Ja też nie chcę, żeby tej kukurydzy były za dużo, ale woda tu nie jest przejrzysta. Także zobaczcie, jak to będzie wyglądać. I teraz takim dodatkiem bardzo ważnym jest pellet oil, to jest krylowy. Słuchajcie, on sprawia, że pelet szybciej tonie, czyli on właśnie tu nie będzie mi znoszony, prąd wody go nie będzie mi znosił, szybko pójdzie na dno i przede wszystkim on troszeczkę dłużej wytrzymuje. To jest bardzo, ale to bardzo istotna rzecz. Rozpuszcza się o wiele później, dlatego tu damy go trochę. I zanim w ogóle dodam jakiejś wody, najpierw dodaję tego peletu, tego oleju peletowego z Sonobejca. On w ogóle, ten olej jest cięższy od wody i plus jest taki, że ten olej się uwalnia na dnie. Normalnie zostałby na powierzchni, prawda, i popłynąłby sobie razem z wiatrem. A tak, to będziemy mieli to na dnie. O, już pelet ma fantastycznie przerażająco śmierdzący zapach. Dodamy jeszcze troszeczkę kukurydzy i wody z niej. Jeszcze troszeczkę tego oleju. O, on kosztuje 4 funty, także starcza nam dość sporo. O, tu łopatka. No jest pięknie nasączony, czyli ja go nie muszę w ogóle, nie muszę już dodawać wody. Absolutnie to wystarczy do spodowania. I zobaczcie teraz, ile tego towaru mam do jutra. Ja wiem, z 2,5-3 kg. Zawsze mogę dorobić, bo mam więcej. No i to za chwilę poleci do wody. Zobaczcie, a teraz bardzo ważna rzecz. Są kiki dystansowe. Kiki dystansowe, które świecą w nocy, mają taki gadżet. Ten sznurek ma długość wędki, 3,60. Można sprawdzić, do czego służą te kiki dystansowe. Tu chodzi o to, że teraz dzięki temu na zaspodowanej wędce mam oznaczoną długość. Teraz na tych kikach, oplątując jak 8, oznaczę, ile długości mam do miejsca, w którym będę spodował. W ten sposób, jeżeli zerwę zestaw, cokolwiek mi się stanie, każdy nowy zestaw układam sobie na kiki, zawiązuję początek żyłki i robiąc 8, odliczam sobie na przykład 13 długości i zawsze będę trafiał w to samo miejsce. Jeżeli będę chciał łowić bliżej albo dalej, mogę na przykład sobie o 2 długości skrócić, przedłużyć. Te kiki można sobie wyciągnąć. Zobaczcie, ten sznurek później nam posłuży tylko po to, żeby je napiąć na tą samą odległość. To jest bardzo pożyteczne narzędzie. Dzięki temu możecie łowić bez klipa i jeżeli się zapomni długość, można bardzo szybko do niej powrócić. To jest chwila roboty, a to jest naprawdę wielkie, wielkie narzędzie, wielki plus. Zobaczcie, to jest bardzo proste, bo owijam sobie tutaj na plecionce tą długość, otwieram kabłąk i teraz po prostu liczę. I zahaczamy. Raz. Mam mało miejsca na brzegu. Dwa. Trzy. Czyli liczymy sobie. Raz. Dwa. Trzy. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 11, 12, 13, 15, 17 i 8. I zahaczamy. Tutaj było zaczepione w ten sposób. Koniec, zrobione. I dzięki tym kijkom mam 18 długości. 18 długości oznacza, że dzisiaj łowię
18 razy 3,60, czyli 20 razy 3,60 łowię na 70, około 65 metrach. Prosta rzecz. Cokolwiek by się działo, na każdej wędce mogę przenieść tą długość. Mogę skrócić ją, mogę zanęcić inne miejsce i zawsze na tych dwóch kijach oznaczę sobie, mogę gdzieś zapisać, że na przykład jedna wędka jest na 18, druga na 14, a trzecia na 10, tak? I zawsze powrócę do tej długości. Mogę zmienić karpiówkę na fidera, mogę zmienić, dać dłuższą wędkę. Cokolwiek bym nie zrobił, zmienię zestaw. Bardzo łatwo dzięki tym kijkom zrobię. Oczywiście ktoś by powiedział, no tak, czemu ty nie używasz, człowieku, podpórek zwykłych? Niestety podpórki są zakończone. Jeżeli byśmy chcieli odhaczać, to nie udałoby się nam. To byłoby bardzo utrudnione. Natomiast tu ta rureczka, ona tutaj jest gładka. Dlatego ta żyłka się bardzo, i zobaczcie, ona jest tu odchylona i dlatego bardzo łatwo się zsuwa. I dzięki temu, że jest zakrzywiona w ten sposób, ta żyłka się trzyma, jak ją obkręcamy, tak? Od razu wam mówię, że próby z podpórkami nie do końca są bardzo frustrujące, zwłaszcza jak się ma plecionkę i ta plecionka się potrafi zahaczyć, gdzieś tam wejść w jakąś szczelinę, żyłka się potrafi uszkodzić, a tutaj wszystko gra. Dlatego biorę się do roboty i spodujemy. Dzisiaj używam wędek Koruma 2,5 LB, 13 stóp, czyli 3,90 metra. To są wędki, które mają bardzo daleki zasięg. Są mocniejsze. To jest coś a la karpiówka, zobaczcie, ale ma 10 przelotek. Także to jest wędka, która jest idealna do łowienia brzan na podniesionej wodzie albo na bardzo szybkiej wodzie, rwącej, gdzie koszyki mamy od 150 wzwyż. Bardzo dobrze reaguje właśnie na takie warunki. Ta wędka, ona nie jest jak zwykłe brzanówki, nie ma takiej prawie parabolicznej, może nie parabolicznej, ale półparabolicznej akcji. Ona, zobaczcie, jakbym pokazał, może to będzie widać, ona jest troszeczkę sztywniejsza. Umożliwia dalsze zarzuty. Kamil zarzucał na 100 metrów tą wędką. Ja mam podajniki do metody. One stawiają opór, niestety. Niestety. Ale stawiając ten opór, zawsze mamy do czynienia, no nie będzie się zarzucać tak dobrze. Aczkolwiek te 65 metrów powinienem uzyskać bez problemu. Co jest bardzo trudne na wędkach, którymi łowiłem rok temu. Musiałem naprawdę wkładać w rzuty bardzo, bardzo dużo energii. Natomiast tutaj te 30 cm i sztywniejsza akcja bardzo to ułatwia. Oczywiście nie mam zaznaczonych jeszcze tych odległości. Nie mam zaznaczonych jeszcze tych odległości, ale może sobie spróbuję tak na sucho. Jeszcze mam klip na żyłce, także tego klipa trzeba się pozbyć. No samym podajnikiem to ja myślę, że na setkę bym tu trzepnął. Bez wyprostowanej ręki nawet, ale torebka ma opór. Dobra, teraz bardzo ważna rzecz, usprawnienie zestawu dzisiaj mojego. To jest, słuchajcie, jako że trzeba udoskonalać zestawy. Zobaczcie, ten patencik. To jest Guru. To jest ich stoper gumowy. Gruby stoper gumowy. I na ten stoper zakładam teraz patty. W takim pojemniczku to jest coś jak kit. Ale to jest taka pasta, która ma w sobie, cholera wie, czy ona ma ołów, czy co, ale jest ciężka. Może ołów nie, bo jakby miała ołów, to była trująca, tak? Bierzemy troszeczkę tej pasty. Naprawdę niewiele. Troszeczkę musimy ją urobić, jak ona się musi stać miękka, ale pod wpływem temperatury ona się taka robi, ciała. I teraz po prostu ten stoper. Robiąc taką łezkę. Coś takiego. No, odczyp mi się, haczyczku. Zobaczcie, na czym ten bajer polega.
to jest ciężkie, to zatonie. Ja mam pewność, że od podajnika, podajnik będzie naciągnięta żyłka, do tego miejsca ta żyłka będzie przyszpilona do dna. Jeżeli na tej odległości, ja bym chciał wędki trochę zostawić w górze, dlatego że jeżeli będę walczył z rybą, jedna ryba może mi wejść w zestaw. Dlatego jeżeli mam przyszpiloną żyłkę, ale nie mam niestety bakledów, to wtedy ta ryba mogłaby nad tą żyłką pływać. Ale jeżeli my naciągniemy żyłkę na takie odległości, a musimy niestety naciągnąć, to wtedy ryba może się nam zaczepić. Poza tym, jeżeli naciągniemy żyłkę do alarmu, żeby wskazywał nam brania, to bardzo często ta żyłka nie jest zatopiona, tylko jest lekko nad dnem. Jeżeli ryba zahaczy o nią płetwą, bardzo często się płoszy. Ryba może tego nie wyczuwać, o coś zahacza, ucieczka. My możemy mieć wskazania, szarpnięcia, myślimy, że ryba była, a to była ryba, która podeszła i spłoszył ją na zestaw. Dlatego to powinno dać mi więcej brań. Oczywiście można używać liderów i wiązać, czyli tych sznurów takich ciężkich, ale można zrobić to w bardzo prosty sposób. Kupić po prostu tą pastę i wokół zwykłego stopera gumowego tak go sobie obkleić. Jeżeli zestaw nawet, ja przesunę, żeby to było z 80 cm wtedy, jak tylko uda mi się, tak żeby nie przeszkadzało mi w zarzucie. I teraz to, co mi pozostaje, to zobaczcie, a teraz mam ładne, to na tej wędce muszę oznaczyć 18 długości wędki 360, czyli po prostu pomiędzy tymi kijami znowu muszę robić te ósemki. 18 z kawałkiem. Dzisiaj będę używał dużo boosterów, likwidów, dlatego że woda ma mętny kolor. Normalnie nie używam tego, bo liczę na to, że ryba będzie rozpoznawać. Będzie widzieć w wodzie, ale no jest woda tak mętna, że ja widzę, że lepiej działać na zapachu. A ryby lubią tutaj zapach, tak? Chłopaki przyjadą z czosnkowymi przynętami, jestem pewien, że będą siekać na kukurydzę z cuka czosnkową. Ja do tego czasu chcę sprawdzić parę innych przynęt, czyli oczywiście pelet, pikantna kiełbasa na dzień dobry. Ale póki co mam dwie wędki, teraz idę sobie oznaczyć, te 18 i zarzucam w te dwa miejsca. Tu jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć, które po obejrzeniu filmu Kordy dało mi to bardzo dużo do myślenia, a więc dany Fejbras bardzo długo zatapiał zestaw. Bardzo długo, bo już czasami 10 minut mu to zajmuje. Oni to są fachowcy, oni z rzutu, on łowił na 140 metrach rzucając. Ale czemu długo topił zestaw? A więc chodzi o to, żeby żyłka zatonęła. Niech żyłka nam zatonie, czyli zanurzamy szczytówkę w wodzie i czekamy, aż żyłka nam będzie tonąć. Niech ona sobie zatonie i dopiero wtedy naciągajmy żyłkę. Natomiast ten hanger nasz, tą bombkę, którą zawieszamy przy alarmie, nie może być za ciężka. Chodzi o to, żeby jak najwięcej żyłki zatonęło. Jeżeli ta żyłka zatonie, nie poszy nam ryb, a ryba, która wejdzie nam w drugi zestaw na przykład, nie powinna w ogóle o to zahaczać, tak? Nie będziemy mieli problemów. Jeżeli zbyt szybko naciągniemy żyłkę, wyprostujemy zestaw, wtedy na łowisku, które ma 2 metry, mamy taki efekt, że ta żyłka nie leży nam na dnie. Mamy wyprostowaną żyłkę, dlatego tutaj i tak łowił na przykład Maciek rok temu i robił bardzo słusznie, to się nazywa slack, czyli na takiej luźnej żyłce. Strasznie tu dzwoniły mu te alarmy i tak dalej, ale on robił coś takiego, że ta żyłka mu właśnie tonęła. Nie miał takich problemów. I tak samo ja będę robił dzisiaj. Łowimy. 3 minuty podajnik w wodzie, 4 odjazd, nawet nie ustawiłem kamery. Bardzo szybko ryba zareagowała, czyli weszły w spodowane miejsce, idealnie. Prawdopodobnie oznaczona długość wiele mi dała, ale to jest coś małego. Coś śmiesznie małego, albo coś, co chcę podpłynąć pod brzeg. Co to jest? To jest amur, ale amur dał się wyholować jak dzieciak. Słaby jak niemowlę. Tak słabych amurów to my nie znamy. Ale chodź tu maleńki.
Szybko tylko zmoczę matę. Nie walczył, ale bardzo ładna ryba. Oj, tak, tak, tak. Już, czerpetko, już. Słuchajcie, chyba nie dam rady mu zrobić. Zrobię naprawdę coś takiego. Ładny amur. I szybko do wody go. O wiele lepiej, jak ryba walczy niż w wodzie, niż na macie. Uff. Ale szybka akcja. Niesamowite. Dobrze zanęcone miejsce? Od razu wiem, że dobre. I teraz na pikantną kiełbasę brań nie mam na razie. Ryba wzięła na to. Czyli ze stickiego brzoskwinka, pieprz, łowters. I dałem czosnku trochę. Także zobaczymy, czy czosnkowe nuty dzisiaj się będą sprawdzać. Uff. Jak szybko, no. Teraz druga ryba. Dokładnie na ten sam zestaw, z tą samą przynętą, podobnie przyprawioną. Ryba silniejsza, stawia opór. O, być może jest to jesiotr, bo coś chlapnęło przy powierzchni. Czyli sprawdzę sobie, czy mam amulec tu dość dobrze wyregulowany. O, tak powinno być. I zerwałem. Ajajaj. Skaka bezzadzierowego mi się wypięła. Szkoda. Szkoda. I zobaczcie, przy okazji złowiłem taki kawał żyłki. No nic. Ale paskudztwo. Teraz zobaczcie, zanęcę sobie tam, od początku rzucam sobie pelety w jedno miejsce przy brzegu, niedaleko. Tak jak robiłem ostatnio, mniej więcej tam. Zaraz zarzucę sobie jeden zestaw. Mógłbym łowić trzema zestawami daleko, ale wolę spróbować właśnie jednym tylko. Zobaczymy, jak to wypali. Uważam, że ten jeden zestaw to jest lepsza sprawa. I ten podajniczek. Dla mnie to jest dobra informacja. Zobaczcie, taka garstka peletów krylowych. I w ten sposób właśnie zanęciłem sobie. Z ręki. Nie trzeba wydziwiać, nie trzeba daleko chodzić, można sobie kulę zanęty zrobić, można w ten sposób podnęcić sobie miejsce gdzieś przy brzegu, prawda? To jest komercja, ta ryba powinna wszędzie podchodzić, aczkolwiek spławy, naliczyłem dzisiaj około 5-6 spławów, na wprost, gdzie nęciłem, był jeden, gdzieś dalej, ale też na środku i po tamtej stronie, tak jak ostatnio, także nic przy brzegu, tym. Tam, gdzie fala uderza w tamten brzeg, tam były dwa spławy. To jest taka informacja. Ale zobaczymy, czy tu coś podpłynie. Jeżeli nic nie podpłynie do wieczora, to nie trzeba wcale łowić. Aczkolwiek na noc też można zostawiać te wędki blisko brzegu, bo ryba właśnie wtedy podchodzi często w takie miejsca. Zobaczymy. Za bardzo nie zależy mi na tym, żeby trzema wędkami łowić bezpośrednio na wprost. Poznaję sobie to łowisko. To jest moja trzecia wyprawa tutaj dopiero. Chcę zobaczyć, czy jakaś ryba w ogóle, czy coś będzie się działo przy brzegu, czy nie. No nic, łowimy i zbieramy informacje. Czyli teraz przede wszystkim musimy wykminić, jaka przynęta działa. Łowters, pomarańczowy, brzoskwinia, pieprz. Teraz sprawdzimy, czy łowters, mam kilka łowtersów, jakie łowtersy jeszcze działają. Czy może po prostu to musi być łowters? Być może wcale nie musi być jakiejś, mieć jakiegoś konkretnego smaku. Pikantna kiełbasa w każdym razie to jest pelet, który zalega na dnie. Ryba musi mocno go pociągnąć, żeby go
żeby było branie. I właśnie zobaczymy, czy to coś da. Być może jest tak, że ryba przyjdzie do peletów, tych małych, które są w torebce, do zanęty, a wcale niekoniecznie do tej przynęty. Czyli tak naprawdę sprawdzamy dzisiaj łowtersy kontra ciężkie przynęty. Pelety, później możemy zobaczyć kulki. Zobaczymy też, co chłopaki mają, tak? No. No, mam nadzieję, że się człowiek nie przyziębi. Z jakiegoś powodu alarm nie zagrał. Dobrze, że usłyszałem obrót. Usłyszałem wybierany hamulec. To jest bardzo duży plus. Czasami są kowrotki ciche i przy brzegu wzięła ryba, a więc rzuciłem pokruszone kulki i zadziałało. Także przy brzegu też można łowić. No i teraz tylko zdybać tą rybę, bo ucieka mi na środek. Biorę podbierak i działam. To jest akurat moja brzanówka 1,75. Idealna według mnie na tą wodę. Piękna wędeczka. Zobaczcie. Pięknie można podeprzeć tutaj łokciem. O. Łowtec. No dobra, to jest ten 100 kilkanaście. Ale ładniutki. Także bardzo fajnie, wszedł jesiot, ten z tych długich. A w tej kołysce nie mieliśmy jak go rozciągnąć na macie, także miał ze 115, był ten z tych grubszych, bardzo fajny. No idzie o przybrzegu. Pokruszyłem 5 kulek dużych, 18 czy 20, wrzuciłem w tamto miejsce i bardzo ładny on jest. Co? Bez alarmu. Teraz muszę zobaczyć, co było przyczyną. Gdybym nie usłyszał, to mogłoby być ciekawie. No i długa walka. No niestety, jesiot to jest silna ryba. Wszystkie, które mają właśnie ten długi ogon, mają ten napęd taki mocny. I na brzanówce ten 75 i żyłce 0,20, to jest żyłka 12 LB, 0,28. No, musiałem troszeczkę poświęcić czasu, ale druga ryba jest. Mówimy dalej. No dzisiaj nie łowię sam. Jest Jędrzej. Po lewicy, a po prawicy Maciek. Tam się rozkłada, proszę. Tu zobaczcie, wózeczek można mieć. Sobie wziąć, tam stoją i podwieźć rzeczy, także bardzo fajna opcja. A tu Maciek miał spinkę wcześniej. Kolejne branie blisko brzegu tym razem i jesiot. Mieliśmy ostrą przerwę w braniach w tym słońcu. Nic się nie działo. A teraz proszę. Ale wyrwał. No wyrwał, jakiś ściekło, on jest już przy twoich wędkach krótkie na pomału. Ja nie wiem, czy nie ściągniemy Jędrzej tej kartówki drugiej. Siedzi. Nie wyciągaj tych, tylko tak pociąg za to, wiesz? Jak ci siedzi. Właśnie, no właśnie. Prawie ci miary brakuje, Lucjan. Większy. 120. 5. Więcej, 6. Nie, 125. Nie, naciągnij jeszcze raz.
25, no to jest jednak. Personal best. Jest te 25? Jest. Spokojnie. Nie waży tyle. 9800. Czyli minus, no 9 kg. To jakoś tak chudko. Około 9 kg, no. Około 9.